Jesteśmy na cmentarzu w Rembertowie. Już pod mogiłą naszego kochanego Albina Siwaka. Już 3,5 roku minęło od twojego odejścia, przyjacielu. I tęsknimy za tobą. Tęsknimy za twoimi naukami, za twoimi książkami, które informacjami w książkach, które napisałeś. Byłeś jeden niepowtarzalny człowiek w tej epoce. Jestem tutaj z kolegą, z przyjacielem, który przyjechał specjalnie ze Śląska i składamy ci hołd, Albinie. I zamierzamy jednak o ideach, których mówiłeś, czyli silnej Polski, Polski rządzonej przez Polaków, dla Polaków, zrealizować. Tworzy się polski ruch lewicowy i oby on te idee, o których mówiłeś, wcielił w życie. Nie myląc z lewactwem i tak dalej, także to jest prawdziwy ruch. I lewicowa, i narodowa równolegle. To musi przynieść korzyść całemu polskiemu społeczeństwu. Nie może być tak, żeby tylko funkcjonariusze polityczni uwłaszczali siebie, a społeczeństwo z tego korzyści żadnych, a to żadnych, nie miało. W tej chwili obecna ekipa Nowej Lewicy robi wszystko, żeby ideę lewicowe pogrążyć do końca, bo idą jednym torem z Platformą Obywatelską, co na pewno nie służy Polsce, a służy tak zwanej Unii Europejskiej, czy jak złośliwi mówią, Czwartej Rzeszy. Tak jest. Idea Nowej Lewicy to nie są sprzeczne z patriotyzmem. To są właściwie równolegle idą z patriotyzmem, bo w tej chwili jest taka potrzeba, Albinie, i jesteśmy dalej na tej samej drodze, którą wytyczałeś i którą pokazałeś w swoich książkach i w całym swoim życiu. Ja cię już znałem od lat, początku lat 80., 82., 83. rok. To już 40 lat, powiedzmy, już minęło od naszego poznania. Zawsze myśmy kontynuowali tą drogę, którą rozpoczęliśmy w Libii. Znaczy ja rozpocząłem z tobą w Libii, ty o wiele wcześniej rozpoczynałeś tą drogę i byłeś jeden, jedyny, niepowtarzalny człowiek, który uponował zawsze przeciwko dyskryminacji klasy robotniczej, klasy tej prawdziwej klasy robotniczej. Byłeś prawdziwym brygadzistą, jesteś naszym brygadzistą i tobie składamy hołd w tej chwili w imieniu tej naszej brygady, która nosi twojego imienia, brygada Siwaka, oczywiście tej prawdziwej brygady, która z tobą cały czas utożsamiała się i chodziła tą drogą, którą między innymi ty wytyczałeś dla nas, dla społeczeństwa polskiego, dla Polski. Zawsze walczyłeś o tą Polskę, zawsze byłeś tym idolem tych, którzy sprzeciwiali się pewnych, powiedzmy, konkretnych tam, czy istniejących wtedy, w tamtym okresie poczynań, ale i przekierowanie tego na drogę, która służy ojczyźnie i służy narodowi polskiemu, służy Polakom przede wszystkim.
Cześć i chwała. Cześć i chwała Albinie. Albinie.